Pomyślmy sobie w 1939 roku, kiedy od zachodu natarła siła, armia niemiecka, gdyby ludzie zostali w domu, a mogliby zostać, prawda? Gdyby się wystraszyli, to byśmy nie wygrali nigdy tej wojny, prawda? A gdybyśmy zostali, oczywiście mniej by ludzi zginęło. Uklęknęlibyśmy przed Niemcami, ale mniej by ludzi zginęło i byłoby mniej ofiar. Ale jednak Polacy wyszli i stanęli do walki, stanęli do walki. Strata była, cena była koszmarna, straszliwa. Ale dziś tych obrońców nazywamy bohaterami. A co dzisiaj robi nasz rząd? Zagrożenie jest o wiele, wiele mniejsze. A rząd, dziennikarze oraz celebryci albo celebryci, bo na to zasługują, namawiają nas do tego, żebyśmy zbiorowo się szczepili, żebyśmy zostawali w domach nie wiadomo jak długo, albo zakładali na twarz te brudne szmaty. To jest dopiero plan głupców i tchórzy. Gdyby nasi przodkowie zastosowali taką taktykę, to byśmy dzisiaj żyli w świecie niewolników, pod butem niemieckim, albo sowieckim, albo pod jakimś tam jeszcze. Nie chcemy tego, chcemy być wolnymi ludźmi. I niech rząd usłyszy te nasze słowa i nie napina bardziej tej struny, która jest bardzo, bardzo napięta. I wystarczy małe drgnięcie i ta struna pęknie. Dziękuję bardzo, ja chcę zaśpiewać piosenkę, którą skomponował polski wieszcz, który już wtedy wiedział, kilkadziesiąt lat temu, czym jest wolność. Że o wolność trzeba cały czas dbać, bo nie jest nam dana na zawsze. Co trzecie, a nawet co drugie pokolenie musi dbać o tę wolność. I właśnie nadeszła ta chwila, kiedy musimy zawalczyć o nią. Jeśli teraz, dzisiaj tego nie zrobimy, to za rok, za dwa lata będziemy niewolnikami. Bo historia, jak widać, się powtarza niestety. I jeśli przez ostatnie lata nam się wydawało, że a skąd może być zagrożenie? Kto by nam chciał zrobić źle, prawda? Jak jeszcze rok temu zobaczyliśmy, że coś się dzieje z naszym światem nie tak. Wielu moich znajomych mówiło: Iwan, co ty gadasz? Kto by nam chciał zrobić źle? Teraz dojrzewamy, radykalizujemy się, widzimy, że rzeczywiście zagrożenie jest realne i musimy się bronić. Jeśli tego nie zrobimy, za rok, za dwa lata nie będzie niczego. Nie będziemy mieli przedsiębiorców, nie będziemy mieli artystów, nie będziemy mieli kultury, nie będziemy mieli przyszłości dla naszych dzieci. Wolność, Marek Rychuta. Dziękuję. Pani, proszę dwa kroki w tył, żeby było...